Nie wiecie, co ja tego wam nie pokażę. Chyba tego nie założę. Nie, dobra, po prostu zakończmy to na tym, że czuję się dziwnie. Jak ja mam się w to zmieścić? Generalnie kupiłam sobie po prostu rękawy. No, wyglądam jak żeglarz. Hej wszystkim, tutaj Lena i witam was w nowym odcinku u mnie na kanale. Pani sąsiadka się na mnie patrzy, Boże, jak zwykle, ona jest taka stresująca. Dzisiaj przychodzę do was z nowym odcinkiem, w którym pokażę wam, jakie rzeczy kupiłam ostatnio w Zarze. Będzie to haul zakupowy, drugi haul zakupowy z Zary, kolejny haul zakupowy generalnie. Poprzednie wam się podobały, więc stwierdziłam, że zrobię taki film jeszcze raz. Jakiś czas temu zobaczyłam, że na stronie właśnie mają dużo przecen i stwierdziłam, że zamówię sobie kilka rzeczy, bo niektóre rzeczy były naprawdę bardzo tanie. Więc teraz zostańcie ze mną do końca. Zapraszam was jeszcze do wpadania na moje social media, czyli na Instagrama oraz na TikToka. Zapraszam wszystkich serdecznie do oglądania i zaczynamy! Chciałam tutaj jeszcze zwrócić uwagę na to, jak te rzeczy są ładnie zapakowane. Tutaj mamy taki papiurek, mamy naklejkę i otwieramy. I w środku są nasze rzeczy. Proszę bardzo, wiecie, to wygląda jak otwieranie prezentu i zakładam, że o to im chodziło. Plus 10 za ładne zapakowanie. Jeśli coś było na przecenie, to będę wam pisała, ile kosztowało wcześniej, ile właśnie kosztowało na tej przecenie. A jeśli coś było w stałej cenie, to będzie tutaj jedna cena, ja teraz tego nie pamiętam, więc po prostu później to dopiszę. I zaczynamy sobie od górnych części garderoby, od bluzek i takich tam innych rzeczy. Więc tutaj mam taką niebieską kamizelkę, jest ona naprawdę spoko, wzięłam ją w rozmiarze M i mogę sobie ją tak właśnie narzucić luźno na jakąś koszulę, na jakąś bluzkę i po prostu nosić tak na przykład do jeansów. Wiem, że będzie fajnie wyglądała. Teraz mam dresy akurat, bo przyzwyczaiłam się do chodzenia praktycznie tylko i wyłącznie w dresach, więc tak teraz wygląda mój codzienny outfit, ale jest ona fajnie dłuższa i luźniejsza. Ma bardzo miły materiał i kolor jest tak ładny. Ja generalnie kocham niebieski, ale ten odcień jest prześliczny. I do tego jeszcze bardzo ładne są te guziki. Następnie mamy basic brązowy t-shirt. Nie mam jakoś tak super dużo gładkich t-shirtów do jeansów i stwierdziłam, że on będzie naprawdę spoko, bo ma tutaj taki trochę dłuższy rękaw, generalnie cały jest luźny, z żadnej strony nie będzie się wyciągał, bo nie wiem, mnie to zawsze strasznie denerwuje, jeśli t-shirt jest długi, ale jednak krótki i na przykład wkładam go w spodnie i tylko ruszę ręką, już tutaj mi z boku wychodzi, tutaj siada mi, z tyłu mi wychodzi, więc z racji, że ten jest taki pełnowymiarowy, to stwierdziłam, że taki też mi się przydał. I poza tym jest też w kolorze brązowym, a ostatnio kolor brązowy jest mega modny i naprawdę też mi się bardzo spodobał, chociaż to jest taki, chodzi trochę w taki buraczany, ale, bo na przykład ta jest brązowa, to jest brązowy, a to jest taki właśnie taki trochę bardziej burak, ale mimo wszystko kolor jest naprawdę fajny. Krój jest taki mocno podstawowy, ale bardzo mi się... Następnie mamy tą już brązową bluzkę w rozmiarze S. Do tego w Zarze bardzo przypadła mi do gustu ta kolekcja. Myślę, że dużo osób może kojarzyć właśnie taka kolekcja, gdzie dużo rzeczy jest w paski, elastyczne rzeczy w paski. Właśnie tam były te krótkie topy na cienkich ramionczkach różnokolorowe. Były też body na przykład w tej kolekcji. Nie mamy tutaj rękawów, ale jednak mamy golf, więc jest fajnie, jest wygodnie, jest letnio, proszę bardzo. I najlepsza rzecz, która mi się najbardziej podoba, to tutaj te boki ściągane. Teraz właśnie te ściągania też są bardzo popularne, na przykład w bluzkach z przodu, wiecie, że macie takie dwa sznureczki z przodu i możecie sobie regulować długość bluzki. O, zresztą mam taką jedną bluzkę i też ją kupiłam na przecenie. Możemy sobie zrobić na przykład taką bardzo krótką po obu stronach, no i wtedy mamy bardziej crop top, albo możemy ją tutaj na maksa wydłużyć. Koszula w rozmiarze M. Wziąłam rozmiar M i wolę mieć więcej luzu w ramionach, i po prostu, żeby tutaj, wiecie, jak się wyprostuje, żeby nie robiło mi się dokładnie to, co właśnie robi się tutaj. Żeby mi się guziki tutaj nie rozchodziły, bo to no, wygląda to średnio estetycznie. A na przykład tej koszuli, z racji, że rękawy są w ogóle bardzo wąskie, jedyny sposób, w jaki mogę nosić tą koszulę, to jest właśnie tutaj rozpięta i mogę ją sobie lekko spuścić na ramiona, przez co mam tutaj trochę więcej luzu i nie są aż tak obcisłe. No i
Spodobało mi się w niej to, że ma te rękawy tutaj takie marszczone. Do tego jeszcze jest tutaj ściągana na bokach, tak samo jak te poprzednie bluzki, więc możemy sobie ją zrobić krótszą albo dłuższą. Wygląda to naprawdę ok. I wiecie, taka pół elegancka, pół taka casualowa na co dzień. Wydaje mi się, że część tego to mogła być jeszcze kolekcja letnia. Jest to bardzo prawdopodobne i kupiłam to z nadzieją, że w sumie no część rzeczy, tak sobie myślałam, kurczę, jak wyjadę, to będą tak fajnie wyglądać. Zobaczymy, ale tak czy tak nadzieja umiera. Ostatnio kupiłam większość tych rzeczy z nadzieją, że pojadę na jakiś fajny wyjazd i będę mogła je wtedy nosić i będzie ciepło. No nie wiem. Zobaczymy. Ale tak czy tak, podoba mi się, tylko jestem trochę zawiedziona tym, jak małe są te ramiona i że nie wchodzą mi do końca. Tak, no... No nie mam pojęcia, jak to powinno być, ale zresztą tutaj to widać, jak to jest ciasne, jak to mnie tutaj bardzo opina. A to nie jest tak, że ja wyciskam jakieś ciężary i mam duże ramiona. Ja mam bardzo przeciętne ramiona, tylko to po prostu jest wąskie. A teraz robi mi się dosyć ciemno, bo już jest po 16 i się robi ciemno, więc wybaczcie, jeśli druga połowa filmu... Nie, no pewnie będę musiała włączyć po prostu lampę, ale było takie ładne, ciepłe światło. A teraz będzie zimne światło, mam jeszcze LEDy włączone, ale... Nie wiem, czy to da wystarczająco dużo światła, więc lecimy dalej, póki nie zaszło nam słońce. Mamy tutaj taki dosyć zwykły, szary, trochę crop t-shirt. On będzie wyglądał pewnie... To jest właśnie taka nieokreślona długość, bo to jest M-ka. Ja zwykle biorę właśnie, jeśli coś ma być crop, to ja biorę S-kę. Tutaj wzięłam M-kę, bo nie było S-ki, ale no też jest taki fajny, wiecie, żeby sobie tak na luzie założyć. Nothing special, ale jest wygodny i takie rzeczy też się przydają. A tutaj mamy rzecz, na którą się naprawdę bardzo cieszyłam, bo ostatnio właśnie też w Zarze kupiłam sobie takie dwa fajne golfy, też właśnie takie mocno crop. Na pytanie, jak mocno crop, odpowiem wam, że tak mocno. Generalnie kupiłam sobie po prostu rękawy. Właśnie to wtedy bardzo fajnie wygląda, jeśli mamy na przykład crop top, taką obcisłą bluzkę i na to sobie nałożymy coś takiego, to naprawdę fajnie to gra. Możemy ocieplić sobie rączki. Tutaj do zestawu mamy jeszcze dołączony kaptur. Kolor też mi się bardzo podoba, bo jest taki trochę beżowy, taki szaro-beżowy. I wydaje mi się, że to jest akurat one size. I tutaj ostatnią rzeczą z górnej części garderoby jest taki szlafrok, powiedzmy, że jest to szlafrok. Bardzo cienki materiał, bardzo fajny, taki naprawdę mega przyjemny. I to można nosić na różne sposoby, bo właśnie można to sobie nosić, narzucić na coś, luźno po prostu to mieć, albo właśnie sobie tak to jakoś fajnie zawiązać i tutaj wyciągnąć trochę i dzięki temu będzie trochę krótsze i właśnie na przykład do jakichś fajnych spodni można to nosić jako taką casualową stylizację, jako na przykład bluzkę, albo właśnie narzutkę na coś. Został rozmiar S, ale chciałam kupić rozmiar M, a potem został już tylko rozmiar L i bałam się, że to będzie za duże, ale w ramionach jest tutaj lekko luźniejsze, ale tego tak naprawdę nie widać, a dzięki temu też jest troszkę dłuższe i po prostu ma tutaj więcej luzu i można z tym zrobić więcej fajnych rzeczy. I teraz przechodzimy już do trochę innych rzeczy. Ponieważ tutaj mam sukienkę rozmiar S, ja i sukienka, wiem, że to jest niestandardowe połączenie, ale nie mogłam się powstrzymać, bo była też na dosyć dużej promocji. Naprawdę mega mi się podoba i fason tej sukienki jest tak ładny, zobaczcie, to naprawdę wygląda ładnie. To jest taka bezpieczna długość, bo ja naprawdę mega zwracam na to uwagę i dla mnie zawsze wszystko jest za krótkie, zawsze wszystko jest za krótkie. Właśnie jak w poprzednim haulu pokazywałam, to kupowałam takie ala spódniczki, tylko że ze spodenkami pod spodem i tylko dlatego w nich chodziłam. Ale tutaj mamy naprawdę fajną długość, fajny materiał. To nie jest zwykła sukienka, ona jest naprawdę bardzo ładna. Jeszcze tutaj jest zapięcie na guzik, tylko że ja nie mogłam tego zapiąć, bo jestem teraz tutaj sama i nie umiem tego zrobić, ale na górze jest jeszcze guzik i potem mamy taką dziurę na plecach. I potem mamy ten zamek. Jej, ale się nie cieszę. Czas na secik, czyli taką kurtkę
i spódniczkę. Ona bardzo fajnie tutaj do mnie przylega i tak jakby nic mi się tutaj w niej nie przesuwa, więc czuję się w niej całkiem bezpiecznie. No i z tą kurtką po prostu tworzy fajny zestaw. A poza tym spódniczkę wzięłam w rozmiarze S, a kurtkę wzięłam w rozmiarze M, żeby była też po prostu mocno luźniejsza i żeby ją sobie nosić tak normalnie do takich codziennych stylizacji też i po prostu na jakąś koszulkę sobie narzucić i żeby tak po prostu casualowo też wyglądała, a nie tylko w zestawie ze spódniczką. Ok, teraz przechodzimy do spodni. Ubrałam tą bluzkę dlatego, żeby była taka neutralna i nie kłóciła się ze wzorami spodni, które zaraz zobaczycie. Ale tutaj mamy czarne bermudy. Prezentują się one tak. To jest taki elegancki materiał, trochę grubszy. Wyglądam jak żeglarz teraz. Jeszcze mam długie skarpety, bo byłam dzisiaj na spacerze i było mi zimno i wzięłam takie długie skary. Wyglądam jak żeglarz. Można do tego sobie ubrać, na przykład wyobraźcie sobie do tego taki crop top obcisły i na to jeszcze taką białą koszulę zarzucić. To byłby styl minus skarpety. Mam te spodenki w rozmiarze S. One mogą być do takiej casualowej, codziennej stylizacji albo do takiej eleganckiej też. Muszę wam to pokazać. Jak ja mam się w to zmieścić? To są biker shorty, bikery. I wziąłam rozmiar XSS, ale... Jak ja mam w to wejść? Jakie baby rajtuski, nie wytrzymam. Ja nie wątpię, że one się rozciągną, tylko że... O matko, ja jeszcze ich nie wciągnęłam. Jak przeszłam przez ten pierwszy ciężki etap, to one są naprawdę okej. Okay. Co nie zmienia faktu ten rozmiar na początku. Jak ja to zobaczyłam takie malutkie, to się trochę przeraziłam. One też będą po prostu fajnie wyglądały właśnie z jakąś dłuższą bluzką, fajnie spodnie wystawały, bo tak też się nosi. Jestem pozytywnie zaskoczona, biorąc pod uwagę ten mini rozmiar, w jakim one wcześniej były. Jestem ciekawa, czy jak je teraz zdejmę, to będą z powrotem takie malutkie, czy już takie normalne. One z powrotem są malutkie, w sensie teraz już tutaj w biodrach są większe, ale nóżki mają takie malutkie znowu. I kolejne spodnie, na dole rozszerzane, są za długie, więc będę musiała je skrócić. Są właśnie takie wężowe spodnie, one są z bardzo ciekawego materiału, bo na górze są takie, one się właśnie tutaj tak błyszczą, ale to jest taki jakby sztywny materiał i pod spodem jest taki miły materiał, takie jakby cienkie, takie krótkie futerko. Wciąga się je normalnie tak jak leginsy, powiedzmy, tutaj mają gumkę. I na dole są rozszerzane. Podoba mi się, jak wyglądają, czuję się w nich dobrze. Też fajnie wszystko pasuje. Więc naprawdę wydaje mi się, że są bardzo ok. I to już nasza przedostatnia rzecz, czyli wakacyjne crazy spodnie. Ja sobie wyobraziłam, że jeśli będę jechała gdzieś na wakacje, gdzie będzie ciepło, a gdzie będę chciała mieć długie spodnie, na przykład żeby nie spalić sobie nóg, czy żeby po prostu mieć fajne spodnie do zdjęcia, czy tak generalnie do chodzenia, to będą fajnie wyglądać. I one również są w rozmiarze S, a te poprzednie spodnie były też w rozmiarze S. Też na dole są takie rozszerzane i też będę musiała je skrócić. Nie mam jakichś krótkich nóg, tylko te spodnie po prostu są bardzo długie. Fajny, taki cienki materiał, taki naprawdę na lato idealny. I tutaj przed nami ostatnia rzecz, czyli spodnie, które w ogóle są totalnie za duże. One są bardzo za duże i na pewno będę sobie robić tutaj w talii takie dwie zaszewki z przodu, co będzie też wyglądało spoko i dzięki temu będą na mnie pasować. Zwróćmy uwagę na to, jakie one są czaderskie. Też takie wężowe, one są całe z takiego śliskiego materiału, błyszczącego śliskiego materiału. Po całej długości mają prostą nogawkę. Wzór mi się podoba, no bo naprawdę to są takie mocno niestandardowe spodnie. Są takie właśnie fajne na co dzień, od środka są też bardzo miłe. Nie każdy takie ma. Nie, naprawdę bardzo, bardzo mi się podobają, tylko z tą górą będę musiała tutaj coś zrobić. A reszta naprawdę 10 na 10, mega fajne, mega wygodne. Więc kochani, to już jest wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że haul wam się podobał. Koniecznie dajcie znać, co myślicie w komentarzach. Dajcie znać też, jakie filmy chcecie zobaczyć następne. Zapraszam was również na moje social media, czyli na mojego Instagrama oraz na TikToka. A teraz bardzo wszystkim dziękuję. Do zobaczenia w następnym filmie. Przesyłam wam buziaki i do zobaczenia!